przedstawicieli środowisk weteranów, kombatantów i represjonowanych. Cieszy nas obecność kanclerza kapituł orderu wojennego Virtuti Militari, generała brygady Stanisława Nałęcz-Komornickiego. Witam także generała Ścibor Rylskiego, prezesa Związku Powstańców Warszawy. Witam władze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z prezesem Czesławem Cywińskim. Witam przedstawicieli władz Związku Sybiraków. Wszak to dzisiaj także ich dzień. Dzień 17 września jest Dniem Sybiraków. A w środowisku Sybiraków szczególnie chciałbym przywitać grupę Borowiczan. Niedawno dołożyli do rzędu podkładów także podkład ze swoim upamiętnieniem. Witam Federację Rodzin Katyńskich, Polską Fundację Katyńską, Związek Kadetów II Rzeczpospolitej, przedstawicieli Muzeum Katyńskiego. Pod oddział, chodź! Na ramię, chodź! Prezentuj, chodź! Na prawo, chodź! 66. rocznicę agresji rosyjskiej na Polskę. Stajemy dziś na apelu pamięci przy pomniku wzniesionym przez potomnych w hołdzie. Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońcom Grodna, Oran, Wilna i Lwowa, żołnierzom i oficerom Wojska Polskiego, Policji Państwowej i funkcjonariuszom państwowym więzionym w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i na Morzu Białym. Wszystkim poległym polskim matkom i ich dzieciom, polskiej młodzieży, wszystkim deportowanym na Syberię i za Ural, więzionym i zmarłym w obozach, w łagrach i gułagach na całym obszarze nieludzkiej ziemi. Tysiącom rodaków z ziemi wileńskiej, nowogrodzkiej, Polesia, Wołynia, Podola, Pokucia, ziemi lwowskiej i innych zakątków ojczyzny. Pomordowanym żołnierzom AK i Polski Podziemnej, ofiarom terroru stalinowskiego NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1944-56 na terenie całej Polski. Wzywam was, nieustraszonych, niezłomnych, wiernych do końca obrońców domowych progów i ołtarzy. Stańcie do apelu! Swobodę! Wzywam was, żołnierze Rzeczypospolitej ze wszystkich frontów II wojny światowej. Wołam żołnierzy KOPU, którzy od świtu 17 września wzdłuż całej wschodniej granicy podjęli bohaterską walkę z drugim w minionym stuleciu agresją Armii Czerwonej. Z determinacją broniąc wolności, całości i niepodległości Polski. Stańcie do apelu! Polegnie wolno! Chwała bohaterom! Cześć i poeci! Salvo!
pododdział, chodź! Pododdział, chodź! Na ramię, chodź! Prezentuj, chodź! Na prawo, chodź! Wojewody Mazowieckiego, więc składam